Ejo, tutaj pasztecik. Wieki, wieki temu powiedziałam, że zrobię drugą część ciekawostek z jedynki, zawierając tam detale, które mogliście przeoczyć od połowy trzeciego aktu aż do epilogu. Jednak z biegiem czasu zmieniło się odrobinę, trochę tak mocno. Zmieniło się moje podejście do robienia filmów i takiego materiału w takiej formie nie zobaczycie. Co nie znaczy, że ciekawostek z jedynki wcale nie będzie. Nie. Dlatego właśnie powstał ten odcinek, by zaspokoić niszową część mojej publiczności, a także samą siebie. Jest tak gorąco, że mózg mi się lasuje i tylko słuchanie muzyki z Simsów mi pomaga skupić się nad tym scenariuszem. Dlatego czym prędzej przejdźmy do tych pyszności cholernych, które dla was przygotowałam. Pamiętajcie, dzieci, żeby wodę pić. Zaczynamy. To, co widzicie teraz na ekranie, to kolejna bestia, która miała pojawić się w grze. Nazywałby się Varg. Oficjalna strona gry Wiedźmin mówiła o nim jednak niewiele. Ostatnimi czasy okolice Wyzimy nawiedził kolejny stwór, którego pochodzenie stanowi tajemnicę. Agresywne monstrum szaleje po okolicznych lasach, wypatrując każdej możliwej ofiary, czy to zwierzęcia, czy to człowieka. Ludzie nazwali go Vargiem. Po samym opisie wpadłam na pomysł, że mógł być pierwotną wersją bestii spod grodzia i że wariant z upiornym pomarańczowym Vargestem po prostu nad nim zatriumfował. Na angielskiej wiki znalazłam wpis traktujący o możliwości przekształcenia ich w po prostu opancerzone, zmutowane ogary, które atakowały nas w towarzystwie salamandry przez większość gry. Już na pewno nie w tej samej postaci, ale jednak wciąż nazywa się to Vargiem, występujący w Trójce Wiedźmina przywódcy w atach wilków, które na Skellige spotkać można najłatwiej. I akurat cholera, kiedy chciałam je nagrać, nie mogłam ich za Chiny znaleźć. Oczywiście. Vargi zazwyczaj są innego umaszczenia niż wilki, którym przewodzą. Większe i cięższe do pokonania. Pomijam już czerwone ślepia oraz upaprany juchą pysk. Nijak się one mają do konceptu z jedynki, na którym stworzenie przypomina typowego mutanta, niżeli zdziczałego, żądnego krwi psa. Skoro już o bestii spod grodzia mowa, walka z nią zaliczana jest do jednej z najcięższych w całej grze, jeśli nawet nie najcięższa. Niektórzy skarżą się na Kościeja, ale ja tego nie rozumiem. Problemu z bestią też nie rozumiem, bo ona jest na strzała praktycznie, nawet na trudnym poziomie. Podczas walki atakują nas Vargesty, zostajemy regularnie ogłuszani i podpalani, no i jeszcze oślepienie też do tego dochodzi. A wszystko to można pominąć jednym małym sposobem. Pomiędzy rozpoczęciem walki, a zakończeniem cutscenki zacznijcie biec do tyłu. Wtedy płomienie się nie pojawią, wiecie, ten taki duży krąg za wami, więc w pokonaniu jej pomogą wam inni NPC. Mówiłam wam o tym w filmie z tier listą potworów, ale obiecałam, że to pokażę, że jest to realne. Może po prostu to ja już tak zniszczyłam tę grę, pakując do niej swoje mody, które zrobiłam i potrzebny jest reinstall, bo nawet nowej gry nie mogę kliknąć. Jebut! Jebut! Na pewno je znacie i przepadacie za nimi. Amulety ochronne w jedynce. W grze obecne są aż 4. Najbardziej znana i najbardziej znienawidzona przez graczy, w tym mnie, czerwona wstążka, mająca na celu odstraszać utopcę. Pochwalcie się, moi mali masochiści, jak bardzo zniszczył wam życie ten przedmiot. Mamy również grzechotkę na skolopendromorfy, sól w woreczku na upiory oraz czosnek na wampiry. Coś, czego nie mogłoby zabraknąć. Kolejny bullshit i niekonsekwencja tego uniwersum. O tym już mówiłam w którymś z filmów, że kocham jedynkę za umieszczenie tych wszystkich zabobonów, ale kurde, Trójce jeszcze z czosnku na wampiry nabijamy. Z soli przeciw upiorom również. I niby robi się z Geralta zawodowca, któremu żyłka strzela, kiedy słyszy, że wieśniacy chcieli coś przegnać ludowym sposobem, ale z drugiej w jedynce nosi za pazuchą czosnek i sól. Tymczasem w dialogach, które wypowiada, już nie wierzy w takie rzeczy. Kończę ten temat. Chcę wam powiedzieć, że możecie mieć kolejny głupi amulet. Tak, dobrze słyszycie, kolejny.
Przeglądałam sobie modyfikacje do jedynki i znalazłam takiego o gagatka. Jak twierdzi autor moda, znalazł niezaimplementowaną teksturę z opisem symbol wiecznego ognia. W wersji autora talizman ma na celu odganiać trupojady. Co jednak miał na celu robić oryginalnie? Myślę, że to po prostu pierwotna forma sygnetu, który dostajemy od wielebnego w pierwszym akcie. Ale to poniekąd fajne i też wiadomo niefajne wykorzystanie tej teksturki. Dzięki modowi możecie go sobie kupić na przykład od jednej z wieśniaczek na Podgrodziu, takiej co mówi o tupcach. Kręci się w pobliżu tych ciaśniejszych zabudowań przy moście do miasta. Wiele osób pewnie się zawsze zastanawiało, mając zainstalowany powrót Białego Wilka, co właściwie znaczy napis, który pojawia się na dole paska ładowania. Kiedyś tak odukając sobie podczas grania, uznałam, że to losowe litery i nie warto tego sprawdzać. Okazało się, że to po prostu w starszej mowie. Moralna przyszłość, jak coś wygląda debilnie, to na pewno starsza mowa. Dosłownie jest tu napisane. Dubchen hrn mgl podkreślenie deal, mars mfhan ajesin, mój blisk peby ciemności my istność mroki rozposzi. A już mówiąc po ludzku i prościej, mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. Jest to cytat z sezonu burz i z tego co się orientuje, jest to napis, który Geralt ma wykuty na mieczu. Mówię, że się orientuję, bo sezonu burz nie czytałam, bo wciąż spotykam się z bardzo, ale to bardzo mieszanymi opiniami na temat tej książki. Wracając, jest to też ten sam napis, który możemy wykuć na mieczu dla Ciri na końcu gry. Dubhen hern amgladal morham fean esin. Mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. Zgadza się. Co to za inskrypcja? Stare wiedźmińskie motto. Też miałem kiedyś podobny miecz, ale ten jest lepszy. O wiele lepszy. Teraz przyjrzyjcie się tej śwince. Bardzo dokładnie to zróbcie. I teraz spójrzcie na tę. Możecie też spojrzeć na tę. O co mi chodzi? Ano o to, że model świnki na ruszcie jest niezmienny przez wszystkie trzy gry. W trójce zdarza się znaleźć jeszcze inny model, ale nie zmienia to faktu, że akurat ten jeden nie różni się praktycznie niczym przez wszystkie odsłony Wiedźmina. W plikach znalazłam dwa modele konia, chociaż w celusieńkiej grze występuje raptem jeden i to w cutscence, nigdzie indziej. Jak wyglądają takie konie z bliska? Proszę bardzo, pocztecik was teraz zabiera do zoo. Za darmo. Parę miesięcy temu przechodziłam sobie najlepszą dodatkową przygodę do jedynki, czyli maskaradę. I tam na wejściu macie koniki, możecie do nich podejść, popatrzeć na nie. Porządny łomot. Moja mania transliteracji wszystkiego, co widzę, wzięła górę również w jedynce. Nie moja wina, że akurat na wiedźmińskim cmentarzu. Większość nagrobków jest stylizowana na bardzo zniszczone, przez to nie byłam w stanie podejść do sprawy na poważnie. Ale aż jeden udało mi się przeczytać. A więc tak. Można by wywnioskować, że jest tu pochowane dziecko, ale napis mówi: tu leży Zdzichu, co miał trzy kutasy, jeden gruby, drugi... I na tym kończy się treść. Nie dowiemy się, co z pozostałymi dwoma. Zaraz przed tym, kiedy mamy wejść z Leo do siedliszcza zrobić rekonesans, mamy okazję przysłuchać się dwóm wymianom zdań naszych przyjaciół. Pierwsza, pomiędzy Lambertem a Eskelem, jest o zupie. Zupie z przerazy. Walczyłeś z przerazą? Nie. Słyszałem, że staruszek zabił kiedyś jedną, ale to było dawno temu. To co z nią zrobimy? Ugotujemy zupę. Od dawna marzy mi się zupa z krabów. Ale to jest przerośnięta modliszka. Modliszka, krab, wszystko mi jedno. Mówię ci, ugotujemy zupę. Druga, pomiędzy Vesemirem a Triss, nie jest już aż tak porywająca, natomiast Vesemir wspomina, że jego medalion wariuje, czy tam wibruje. Tymczasem ów przedmiot ani troszkę nie znajduje się na jego szyi. Dziękuję. Proszę cię, zrób coś z tym magiem. Mój medalion wariuje. Zawolę zatrzymam, ale ta przerośnięta modliszka to wasza działka. Załatwimy ją. Masz jakieś podejrzenia, kim jest ten drugi czarownik? Zawola próbował połączyć się z nim telepatycznie, kiedy odcięłam im drogę. Wzywał pomoc? Nie wiem. Zablokowałam go. Próbował szyfrować połączenie. Jak na niego, to nie lada wyprzedł.
Może to ten drugi jest szefem. I na sam koniec mam dla was 3 turbokozackie triki. Tak naprawdę to nie. Ale są dosyć ciekawe. Po obronie Kermoren i kradzieży wszystkiego, co tylko było, musimy zatroszczyć się o Triss, robiąc dla niej lekarstwo. Kiedy już porozmawiacie z Lambertem o tym, jak taki eliksir zrobić i zdobędziecie pazur z ciała przerazy, możecie zacząć hachmęcić. Wesemir mówi nam, że jeśli zmarnujemy składniki, możemy przyjść do niego i Eskela po nowe. I właśnie tutaj dzieje się wielki szachermacher, ale sprawa jest bardzo prosta. Wyrzucacie z ekwipunku pazur przerazy, jak i jaskółcze ziele. Jeśli zrobicie to obok Wesemira, skrypt odnotuje to tak, jakby on patrzył wam na ręce, co zaskoczy odpowiednim dialogiem. Mogę dostać jeszcze jeden pazur przerazy? Przecież przed chwilą wyrzuciłeś go na ziemię. Mogę dostać jeszcze jedno ziele? Przecież wyrzuciłeś je przed chwilą na ziemię. Jeśli zaś zrobicie to dyskretnie, za filarem na przykład, na spokojnie dostaniecie swoje składniki. Mogę dostać jeszcze jeden pazur przerazy? Jasne, trzymaj. Mogę dostać jeszcze jedno ziele? Trzymaj. Możecie tak robić też bez końca. Sprawa wygląda identycznie z Eskelem. Wyrzucacie przy nim, nie daje się zrobić wała. Czy mogę dostać kolejny alkohol? No Geralt, nie rób sobie żartów. Przecież leży na ziemi. Rzucać za ścianą, alkohol jest wasz. Czy mogę dostać kolejny alkohol? Trzymaj. Co w sumie mnie o ciupinkę bawi, to sytuacja ze skrzynią, która również zachowuje się jak NPC. Bo nie dość, że istnieje ten exploit, dzięki któremu możecie namnożyć sobie tego wapna multum, tylko otwierając i zamykając, to jeszcze reaguje na wyrzucenie składnika tak samo jak Wiedźmini. Skrzynia nie widzi, jak coś wyrzuciliście, to w niej odnowi się. I analogicznie w drugą stronę. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Czuję, jak po prostu puchnie mi głowa od słuchawek. Dlatego tutaj kończę, żeby już nie przedłużać. Trzymajcie się i cześć. Bye bye.